Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotujemy sobie taratuszki, czyli rosyjskie pulchne faworki na kefirze. Robi się je bardzo łatwo, są przepyszne, pulchniutkie. Wystarczy tylko zagnieść ciasto ze składników, usmażyć, posypać cukrem pudrem i gotowe. Są idealne, gdy niespodziewanie pukają do domu goście. Bardzo, bardzo wszystkim smakują, super wyglądają, są bardzo łatwe do przygotowania. Bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Oto lista składników potrzebnych do przygotowania naszych taratuszek. Na początek do miski dajemy mąkę. Dodajemy kefir. Jajko. Sodę. Cukier waniliowy. Cukier. Sól oraz rozpuszczone i przestudzone masło. Całość mieszamy, a następnie zagniatamy gładkie ciasto. Jeżeli istnieje taka potrzeba, podsypujemy troszeczkę blat mąką, żeby się nie kleiło bardzo, jednak staramy się nie podsypywać dużo. Tak powinno ciasto wyglądać. Gotowe ciasto odkładamy na jakieś 20 minut do odpoczęcia. Następnie dzielimy je na dwie części, podsypujemy mąką i wałkujemy tak na jakieś pół centymetra grubości, nie bardzo cieniutko. Następnie ciasto kroimy na paski. Każdy pasek kroimy na mniejsze kawałki, mniejsze prostokąty. Następnie każdy prostokąt nacinamy i wywijamy tak, jak robimy to przy klasycznych faworkach. Tak to powinno wyglądać. Tak postępujemy z całym ciastem. Następnie do patelni wlewamy olej, nie bardzo dużo. Rozgrzewamy go, żeby był dobrze gorący. No i smażymy nasze taratuszki. Soda sprawia, że one przepięknie rosną, są bardzo puszyste, leciutkie. Można tutaj zauważyć, jak pięknie się napuszyły w smażeniu. Smażymy je na złoty kolor z każdej strony. Ciasto jest bardzo dobre, nie pije oleju, także taratuszki nie są takie bardzo, nie są nasączone olejem, ale po usmażeniu trzeba jeszcze je dać na ręcznik papierowy, żeby nadmiar oleju, który tam został, żeby się odsączył. No i tak smażymy wszystkie nasze taratuszki. Następnie dajemy je do jakiejś dużej miski i posypujemy cukrem pudrem. I gotowe. Jak widzicie, są bardzo proste w przygotowaniu. Jest to bardzo popularny przepis na moim blogu. Wszystkim taratuszki wychodzą, bardzo smakują. Jest to idealny przepis na karnawał, na tłusty czwartek, czy po prostu na rodzinne spotkania, albo coś szybkiego do kawy. Polecam bardzo gorąco.